Przystępujemy do odbioru kokonu Pterinohilus murinus usambarka. Jest to jedna z samic, którą kojarzycie na pewno już z moich filmów. Delikatnie rozerwę tutaj to gniazdo. Widzicie, jej nóżki już tam widać. Kokon postaram się odebrać w taki sposób, żeby za bardzo tego gniazda nie niszczyć i za bardzo nawet tej samicy tam nie stresować. Pierwsze, co musimy zrobić, to oderwać go od ścianki terrarium, ponieważ ona robi kokony typu hamak. I pierwszą stronę nawet się już udało oderwać. Samica póki co jest spokojna. No i drugą częścią, jaką musimy zrobić, to oderwanie kokonu tutaj od gniazda, czy od tuby, przepraszam. No i powolutku to robimy. Mógłbym oczywiście tutaj wyjąć ten kokon. Samica się zainteresowała, co się dzieje. Mógłbym ten kokon wyjąć razem z tą tubą w całości. Jednak tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby gniazdo tej samiczki pozostało już po prostu tak jak jest. Napracowała się tutaj, więc niech sobie go ma. Niech sobie je ma. No ja tutaj skrupulatnie, powolutku odrywam kolejne nici pajęczyny, tak żeby ten kokon uwolnić. Tutaj jeszcze jest taki gruby kawał. Generalnie jesteśmy już na finiszu. Widzicie, samica prezentuje się naprawdę przepięknie. To jest kokon od samicy, tej, którą w filmie uznałem za najładniejszą. Jako ciekawostkę powiem wam, że pozostałe dwie również są już z kokonami. No i finał jest taki, że kokon został wyjęty. Samicy nawet nie musieliśmy wyjmować z terrarium. Ja teraz jeszcze tylko tą tubę poprawię tak jak miała, czyli pod skosem. I tak, bez stresu większego, pozostawię ją w tym terrarium. Kokon, jak widzicie, jest naprawdę ogromny. Ta kula jest bardzo duża, jednak musicie wiedzieć, że przy murinusie tak naprawdę kokon to ogromna warstwa pajęczyny, która nic nie zawiera. Jest to po prostu pozostałość po tym hamaku, a wnętrze kokonu jest po prostu dużo mniejsze. Badanie sensoryczne przy tym gatunku średnio się sprawdza, ponieważ jakbyśmy tego nie złapali, to po prostu jest mięciutkie. Dlatego teraz delikatnie go rozerwiemy i postaramy się zajrzeć do tych głębszych warstw. Szczerze powiem, że bardzo liczę na ten kokon, mimo że w tym momencie na hodowli murinusów mam bardzo dużo, to ta sztuka po prostu jest najładniejszą sztuką, jaką tylko mogłem sobie wymarzyć i maluchy z tego po prostu chętnie bym sobie zostawił. No i wprawne oko już widzi, co tam się dzieje, a ja jestem po prostu pod wyjątkowym dzisiaj wrażeniem. W dniu dzisiejszym odbieraliśmy kilka kokonów. Wszystkie na szczęście wyszły i słuchajcie, ten też wyszedł i już jest w mega zaawansowanym stadium. Jest pełny nimf 2, które co ciekawsze są już ciemne. Jeszcze tutaj delikatnie to rozerwę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No ale jest bardzo dobrze. Kokon w ogóle jest bardzo duży, no a nimfy, jak widzicie, bardzo ruchliwe. Gatunek w rozmnożeniu stosunkowo prosty. Ja przez dłuższy czas w ogóle go nie rozmnażałem. Po prostu jakoś tak nie miałem szczęścia. Co kupiłem samca, to albo zdychał, albo po prostu ten kokon nie wychodził. No a tym razem na szczęście od najładniejszej samicy wszystko po prostu przebiegło tak, jakbym sobie tego życzył. Mega.